twórczością pana Pawła i z panem Pawłem sami spotykaliśmy się. W sali wystawowej Trzcianeckiego Domu Kultury otwarta została wystawa fotografii Pawła Kosickiego, absolwenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, a także członka Związku Polskich Artystów Fotografików. Uliczne notatki to tytuł wystawy. Każdy ze zwiedzających widział w nich coś innego. Są z życia wzięte właściwie, niekonwencjonalne to po pierwsze, po drugie pełne spokoju, takiej harmonii i bym powiedział miłości, bo gdziekolwiek się patrzy na te, to jest para zakochanych, tu para gołębi. Miłości do fotografii nie kryje też sam autor, a o swoich bohaterach nie może powiedzieć zbyt dużo. To są bohaterowie nieznani. Tak naprawdę ja tych ludzi nie znam. Staram się im nie przeszkadzać. Jestem obserwatorem i fotografuję fragmenty ich życia. Natomiast nie znam ich. Oczywiście zdarza się, że post factum z nimi rozmawiam, jak z tą panią w oknie lizbońskiego mieszkania. Dla Pawła Kosickiego wszystkie fotografie wykonywane gdzieś na ulicach europejskich miast są ważne. Każdy z widzów oglądających wystawę miał jednak swoje ulubione. Dla mnie na tym zdjęciu jest proste, czyste życie, co prawda w Lizbonie, ale tu jest kot, tu są skarpetki, tu się coś dzieje na tym zdjęciu. Wszystkie zdjęcia zwracają uwagę, ponieważ jest to klasyczna fotografia. No ja właśnie mówię o tym, że mnie zdziwiło w tych zdjęciach to, że Wenecja, którą znam, jest dla mnie taka bardzo wąska, ściśnięta, a na tych zdjęciach się wydaje o wiele bardziej przestrzenna, tak jakby gdzieś tam łapała ten oddech. Oczywiście inną zupełnie stroną tych zdjęć jest to, że łapią takie niesamowite sytuacje, codzienne, a niezwykłe przez swoją codzienność. Paweł Kosicki swoją przygodę z Trzcianką rozpoczął w 2007 roku konkursem Portret, którego był laureatem. Ekspozycję można będzie zwiedzać do 13 maja w godzinach od 13 do 17. Młodzież szkolna po wcześniejszym umówieniu już od godziny 8 rano.